I witam w kolejnym odcinku. Tak jak widać, stary, taki dosyć już weteran do mnie trafił. Także to Mindlab jest Advantage. Urządzenie jedno to nowe, z wycinaniem żelaza, strojeniem do gruntu i tam paroma jeszcze bajerami, choć pewne bajery są tutaj trochę sensownie zrobione, bo nie wiem czy na co na tym jednym pierdolniku zrobione trzy funkcje, ale mniejsza z tym. Wcześniej wykrywacz przed uszkodzeniem, były w nim jakieś trzaski, coś tam zaczęło piszczeć i tak dalej. A wykrywacz wcześniej, to jak sprawdzałem, no nie, jakoś nie za bardzo nawet chciał działać i nawet nie miał połowy swojego zasięgu, także co było trzeba? Na sam początek oczywiście w tych wykrywaczach często tutaj te przełączniki wysiadają i tyrymetry. Bo to już ponad 12-letnie wykrywacze, także pewne rzeczy już w nich się po prostu psują. A to wymiana wtyczki też oczywiście była, bo coś nie działa, więc też tam mogło coś nie stykać. Coś tutaj trochę siadło na elektronice. Parę rzeczy wymieniłem, musiałem dostroić jeszcze. Te dwa tyrymetry dokładnie nie wiem od czego są, bo jakoś specjalnie nie zauważyłem jakichś tam zmian, jeśli chodzi o jakieś przesunięcia. Tu jest tyrymetr od fazy gruntu, ale raczej nie polecam nim kręcić, bo on prawdopodobnie też daje jakieś wzmocnienie na... Patrząc po tych ścieżkach, jakieś wzmocnienie na prąd nadajnika i jeśli coś będzie przedobrzone, to wtedy nie będzie działał automatyczny grunt. I po drugie, może być zbyt duże wzmocnienie dla pewnych tutaj elementów na płytce i może coś zdechnąć. Zaraz włączyłem, jeszcze parę rzeczy będę musiał wymienić. Tak, na wszelki wypadek, że jak już wymieniam, no to trzeba wymienić wszystko, co jest podejrzane po prostu. Tu są bramki, tu jest też jeszcze jedna bramka. Tu są jeszcze jakieś dwa układy, ale nie wiem do czego. No, a kondensatory filtrujące wymieniłem na nowe, bo tamte mogły już przez tyle lat niestety nie trzymać odpowiednich parametrów. Parę rzeczy wymieniłem, jeszcze bym musiał wymienić na wszelki wypadek te dwa wzmacniacze. To są chyba wzmacniacze nadajnika, tak mi się wydaje. A to będzie trzeba wymienić. Tu jest jeszcze jakiś chyba regulator napięcia, nie wiem czy 2,5V czy 5. To jeszcze do wymiany też będzie trzeba wymienić, bo nie wiem w jakim stanie te układy są. No dobra, także odpalimy sobie. Ja to tam tak mniej więcej tam patrzałem. Wcześniej to w ogóle nawet jak się uruchamiało, to jakoś to trochę inaczej działało. Wcześniej threshold też nie chciał dobrze działać. No, teraz tak jak widać można do końca dawać. No, grunt wszystko działa, dyskryminacja też działa. Także... Oczywiście to mnie nie ma co tam przesadać, bo to i tak nie będzie dobrze w tej chwili działać. No, wcześniej nawet jak tak machałem, to... Nie było dobrego zasięgu. Aż trochę można thresholdu podkręcić. A nie będzie widać. Chyba tak mam tak zrobione, że nie ma za bardzo miejsca. Ale można powiedzieć, wszystko działa. I weźmiemy sobie jeszcze tutaj. No dobra, tutaj mam feryt, zobaczymy sobie grunt. W jedną stronę się odstraja. W drugą stronę jak się kręci, to grunt powinno wyciąć. Jeszcze trochę. No, nie widzisz ferytu. Także grunt działa. Drugą rzeczą jeszcze jest tak. Jeśli, bo grunt jest razem z włącznikiem, czyli jeśli wyłączymy grunt i jak mamy wyłączony, tu mam akurat pinpointa, ale jeśli włączymy
grunt na zero, to grunt powinien też być wycięty. Wcześniej gruntu nie wycinało. A jeśli sobie włączymy, bo tu jest, nie ma przełączników, tak jak w tym jakimś nowszym modelu, jest przełącznik zrobiony na potencjometrze. Jak włączymy sobie ręczne dostrajanie do gruntu, mimo że to jest włączone, to wtedy mamy możliwość ręcznego dostrajania do gruntu. No i można sobie dostroić. Albo korzystamy z wyłączonego i wtedy auto grunt działa na zero. Jeszcze tylko nie wiem jak z tą dyskryminacją, czy będę musiał coś jeszcze podstroić, bo na płycie na pewno były pewne rzeczy kręcone. Także żelazo też musi widzieć. Żelazo musi też widzieć. Tylko pytanie moje jest takie. Czy to było z łącznikiem? Chyba nie było. A jest z łącznikiem. Czyli o. Dobrze mówię. Czyli dyskryminacja też jest z łącznikiem. Widzi dyskryminacja. Tylko chyba mi się wydaje. Nie widzi, tamten chyba. A to mi wycina, czemu to wycina. Może to z innego stopu jest dlatego. Także żelazo widzi. A także dobrze jest, nic tam nie jest przestawione. O, żelazo wycina. A to być może jest jakiś inny stop, dlatego wycina prędzej. Jeszcze zobaczę, bo monety jakieś tam nie wycina. To monety widzi. Jednego grosza nie będzie widzieć, bo jest ze stopy metalu. No dobra, także wycinanie żelaza też działa. No. Dobra, tu jest jeszcze metal, ale metal w tej chwili nie wiem czy on nie jest w trybie statycznym, więc będzie mi tutaj z pokoju jakieś pierdoły ściągnął. A jeszcze później zobaczę, jak będę miał wszystko skręcone. A może że sensu za dużo jest. Także za duży sens gdzieś już coś mi tu ściąga. Oj, jedną wadą, że ten wykrywacz nie ma regulacji głośności, jest strasznie głośny. Dobra, ale metalu nie sprawdzę, za dużo po prostu rupieci dookoła. Bo jest jeszcze jakieś kasowanie thresholdu, ale nie wiem dokładnie co to za funkcja jest. Funkcja z almetalem to i tak jest trochę bezsensowna, bo jeśli korzystamy z dyskryminacji, to i tak tam dyskryminacja działa jakby w almetalu od zera, czyli kręcąc potencjometrem wycinamy albo zostawiamy jakby w almetalu. Trochę bezsensowne są te dwie funkcje. No dobra, chyba wszystko. No. Tak jak widać sprzęt działa. Także jeszcze będę musiał tylko wymienić te elementy, które mówiłem. No i jeszcze jakieś tam ewentualnie drobne korekty, jakieś coś, jakby coś jeszcze było nie tak. I będzie można sprzęt odesłać. Dobra, tyle na tyle. Także ja zmykam i do kolejnego odcinka.